Dzień dobry, Krzysztof Rapanuja Bobylowski się kłania. Serdecznie witam wszystkich na moim kanale. Jesteśmy na brytyjskim cmentarzu wojskowym Yonker Bos w Nijmegen, gdzie odbyła się uroczystość związana z przywróceniem imienia i nazwiska na nagrobku świętej pamięci plutonowego Walentego Sieczki, lotnika 300. Dywizjonu Bombowego Polskich Sił Powietrznych. Chciałbym serdecznie teraz zaprosić na krótką relację z tego wydarzenia. Standard wojskowy, prowadź! Proszę, patrz! Na ramię, broń! Zwrot! Marsz! Związana jest z przywróceniem imienia i nazwiska na nagrobku świętej pamięci plutonowego Walentego Sieczki. Proszę o zabranie głosu pana ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Niderlandów, Marcina Czepelaka. Dear family of late Sergeant Walenty Sieczka, szanowna druga rodzina świętej pamięci plutonowego Walentego Sieczki. Dear Mr. Mayor, dear General, distinguished guests, ladies and gentlemen. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość, podczas której oddajemy hołd świętej pamięci plutonowemu Walentemu Sieczce, który służył w 300. Dywizjonie Bombowym Polskich Sił Powietrznych, jest dowodem na to, że pamięć o żołnierzach Rzeczypospolitej jest wiecznie żywa. Chciałbym teraz wyrazić szczególną wdzięczność wszystkim tym, którzy przyczynili się do godnego upamiętnienia świętej pamięci plutonowego Walentego Sieczki. Dzięki badaniom historycznym przeprowadzonym przez wybitnego historyka holenderskiego, nieżyjącego już Josa van Alphena, zatwierdzonym później przez ekspertów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gromadzimy się tutaj dzisiaj nad grobem już znanym, grobem plutonowego Walentego Sieczki, który do tej pory spoczywał na cmentarzu wojennym Yonker Bos jako nieznany polski lotnik. Szczególne podziękowania zatem kieruję do obywateli i do władz Holandii, dzięki którym pamięć o polskich żołnierzach, którzy poświęcili życie na holenderskiej ziemi, wciąż pozostaje żywa. Z tego miejsca chciałbym również złożyć specjalne podziękowania na ręce przedstawicieli Komisji Grobów Wojennych Wspólnoty Narodów za opiekę nad polskimi grobami wojennymi i pielęgnowanie pamięci o poległych żołnierzach. Szanowni Państwo, wszystkim Państwu dziękuję za przybycie na uroczystość, a oddając hołd dzisiaj świętej pamięci plutonowemu Walentemu Sieczce, oddajemy hołd wszystkim żołnierzom, którzy poświęcili życie za naszą wolność. Szanowni Państwo, teraz nastąpi uroczyste odsłonięcie nagrobka świętej pamięci plutonowego Walentego Sieczki.
celu zapraszam pana ambasadora Marcina Czepelaka i przedstawiciela rodziny Świętej Pamięci Kotonowego. Właśnie, prezentuj. O modlitwę za poległego plutonowego Walentego Sieczkę uprzejmie proszę księdza podpułkownika Pawła Piątka. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, pragniemy uczcić dzisiaj naszego dzielnego lotnika świętej pamięci plutonowego Walentego Sieczkę z 300 Dywizjonu Bombowego Ziemi Mazowieckiej, który oddał życie za wolność narodu w Europie. Panie Boże, pełen miłości, przywracamy mu imię i pamięć pośród nas żyjących. Niech przez nasze modlitwy zanoszone do Ciebie otrzyma wieczny pokój i radość wieczną w Twoim Królestwie Niebieskim. Prosimy Cię, pobłogosław ten nagrobek z imieniem i nazwiskiem świętej pamięci plutonowego Walentego Sieczki. Błogosław wszystkim tym, którzy pomogli przywrócić jego imię na tym cmentarzu. Szanowni Państwo, teraz nastąpi ceremonia składania wieńców i kwiatów na nagrobku świętej pamięci plutonowego Walentego Sieczki. Uprzejmie proszę delegację o zajęcie miejsc za wieńcami. Jako pierwsza kwiaty złoży rodzina świętej pamięci plutonowego Walentego Sieczki. Prezentuj, broń! Idź prosto. Na ramię, broń! Marsz!